zauważmy, jakie to jest klasyczne, to antyczne myślenie, czy scholastyczne i tomaszowe, jakie ono jest charakterystyczne, jakie ono jest poustawiane, że po prostu, jeżeli realizuję się jako człowiek, to działam ze względu na cel. I tym celem właśnie mojego istnienia jako człowieka rozumnego jest prawda. Bo mojego rozumu w żaden inny sposób, wszelkimi innymi wartościami, ja mojego rozumu nie spełnię. I tak na przykład, drodzy Państwo, proszę zauważyć, jeżeli jestem jako człowiek, ale pomyślę sobie, że może spotkam się łatwiej z drugim, jeżeli sprowadzę moje spotkanie z nim na płaszczyznę uczucia. Nie ma, drodzy Państwo, możliwości spotkania się człowieka z człowiekiem jako istoty rozumnej na płaszczyźnie rozumu za pomocą uczuć. I tutaj na przykład wszyscy wiemy, że modlitwa Pana Jezusa o to, aby Jego uczniowie byli jedno, jest dla nas, na przykład chrześcijan, bardzo zobowiązujące. To jest testament Jezusa. Więc każdy z nas, jako chrześcijan, zdaje sobie doskonale sprawę, że na przykład jedność chrześcijan między sobą jest tak jak Jezusowym celem, tak też i naszym chrześcijańskim celem. Jest zrozumiałe. Ale zobaczcie Państwo, że jeżeli zapytamy tych, którzy zajmują się tym problemem właśnie jedności chrześcijan i dokładnie ich przepytamy, jakie oni cele sobie stawiają. I na przykład nieraz pada taka odpowiedź, żebyśmy się tak dobrze czuli ze sobą. Co to znaczy, drodzy Państwo, co to jest za sposób argumentacji dobrego czucia takiego wzajemnego? To jest argumentacja natury sensytywnej, czyli zmysłowej, uczuciowej, emocjonalnej. Co to oznacza? Czy może dojść do spotkania człowieka z człowiekiem w uczuciu? Może dojść pod warunkiem, że uprzednio albo zaraz w jego następstwie dochodzi do spotkania rozumu ludzkiego w prawdzie. Bo tylko w prawdzie spotkanie człowieka z człowiekiem w aspekcie rozumu dochodzi do skutku i na miarę człowieka. I zauważmy, kochani Państwo, że tylko w prawdzie jako prawdzie człowiek spotyka Boga. Że z pozycji rozumu, jeżeli pytam, co oznacza w świetle rozumu spotkać Boga? W świetle rozumu spotkanie z Bogiem oznacza spotkanie się mojej prawdy z prawdą Bożą. Czy z każdą inną. Czyli zauważmy, kochani Państwo, nie ma możliwości spotkania jednego z drugim albo stworzenia rozumnego z Bogiem jako kreatorem, jeżeli to spotkanie nie jest spotkaniem intelektów, czyli spotkaniem w prawdzie. Bo tylko wtedy prawda jest tym spoiwem jedności pomiędzy różnymi bytami na płaszczyźnie rozumu. Tylko w prawdzie spotyka się człowiek z człowiekiem.
Tylko w prawdzie spotyka się Bóg z człowiekiem i człowiek z Bogiem. Dlatego też właśnie zauważamy, że w tym kształtowaniu rozumu, w przygotowywaniu rozumu w szkole Akwinaty mamy jasno w punkcie wyjścia wyartykułowaną drogę, że ta droga naszego ducha powinna być drogą mądrości, drogą prawdy. I dlatego też właśnie tutaj zauważamy, że skoro tak, to proszę zauważyć, że jeżeli tylko w prawdzie człowiek spotka się z drugim człowiekiem, ale drugi człowiek i cała prawda o nim nie jest najwyższą prawdą. Nasz rozum nie spełnia się ostatecznie w swoim bytowaniu, w aspekcie rozumu, nawet żeby poznał każdą prawdę o stworzonym bycie, to on wtedy poznaniem ostatniej prawdy o bycie stworzonym człowieka, anioła, zwierzęcia, rośliny i każdej innej bytowości we wszechświecie, to rozum ludzki postawi pytanie o najwyższą prawdę. Czyli proszę zauważyć, co nam tutaj Tomasz przedkłada, jakie treści, a mianowicie, że to ustawienie naszego rozumu jest wtedy właściwe, kiedy nasz rozum poszukuje prawdy jako takiej, czyli zarówno boskiej, jak i tej skończonej, o aniołach, ludziach, czy o całym uniwersum. I dlatego właśnie zadaniem mędrca jest rozważyć najwyższe przyczyny, czyli poszukiwać najwyższej mądrości, najwyższej prawdy, czyli po prostu poznać rzeczywistość ze względu na jej najwyższego sprawcę, najwyższego poruszyciela, jak się wyraził już Arystoteles, a po nim także i cała ta wielka tradycja właśnie zobowiązana względem prawdy. A zatem tym celem całego uniwersum jest dobro intelektu, a tym dobrym intelektu jest prawda. I tutaj właśnie doktor Anielski kieruje naszą uwagę na słowa wcielonego logosu, czyli wcielonej prawdy boskiej, bo Syn Boży, który objawia się w postaci ludzkiej natury, przyjmuje ludzką naturę, ten Syn Boga Ojca jest wiekuistą prawdą. I on wypowiada następujące słowa: oto narodziłem się i przyszedłem na świat, ażeby dać świadectwo prawdzie. Czyli zauważmy, drodzy Państwo, że sam boski Syn, który tak jak Bóg Ojciec jest odwieczną prawdą, on mówi nam, ponieważ on mówi do naszego rozumu. Tam, kochani Państwo, gdzie pojawia się pojęcie prawdy, to
to niezależnie, czy to mówi Bóg, czy człowiek, czy anioł, to jest nic innego jak zwrot czy Boga, czy anioła, czy człowieka do naszego rozumu. Pytanie o prawdę to jest pytanie pod adresem naszego rozumu. Bo my możemy ogólnie powiedzieć, jestem istotą rozumu i po prostu potrafię myśleć, ale my wiemy, że jeżeli dotykamy i w tych słowach Pan Jezus mówi o prawdzie, to Pan Jezus zwraca się bardzo precyzyjnie do naszego rozumu i zaświadcza o tym, że On jest prawdą, a jestem prawdą, to może powiedzieć tylko taki byt, który jest wieczny. Żaden człowiek nie może w absolutnym tego słowa znaczeniu powiedzieć jestem prawdą. Żaden anioł nie może tych słów wypowiedzieć jestem prawdą. Dlaczego? Bo trzeba by było być bytem wiecznym i trzeba nie mieć początku dla swojego bycia prawdą, żeby takie słowa wypowiedzieć. Jestem prawdą. Absolutna tożsamość istnienia boskiego i jego rozumu boskiego to jest tylko raz. Czyli tylko w Bogu ma to miejsce. I dlatego też właśnie Pan Jezus przyszedł na świat między innymi dlatego, że człowiek się zdezorientował na drodze urzeczywistnienia siebie jako istoty rozumnej. I Pan Jezus, jako wcielony Syn Boga Ojca, objawia nam pełnię prawdy, ale jednocześnie jako prawdziwy człowiek ukazuje nam, że nasza droga ludzka do prawdy jest realnie możliwa. Że ja mogę jako człowiek dosięgnąć prawdy. Że ja nie jestem skazany na chaos w moim rozumie, tylko że osiągnięcie prawdy jest realnie możliwe. Nie tylko w sensie poznania prawdy, ale w sensie życia prawdą. Że ja mogę nawet w tym świecie, który nazywamy upadłym, czyli w tym, w którego dzieje może wkraczać i wkracza upadły rozum, czyli a upadłym rozumem jest między innymi rozum upadłego anioła, czyli szatana. Ale on może tylko wkraczać do pewnego stopnia w rzeczywistość na przykład naszego człowieczeństwa. Jak uczy święty Tomasz z Akwinu w innym miejscu, że diabeł może tylko dosięgnąć naszej fantazji. Ale on do naszego ducha, czyli do naszego rozumu, do naszej pamięci duchowej i wolnej woli duchowej, on nie ma dostępu. Nawet będąc upadłym aniołem, nie ma do tego dostępu. Dlatego wiemy, że opętanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy dany człowiek zaprosi szatana do swojego rozumu. Tylko wtedy zakłamanie diabelskie może nastąpić. Ale bez wprowadzenia takiego wolnego szatana w nasz ludzki rozum nie jest to możliwe. Bo diabeł nie ma dostępu. I tutaj taka jest katolicka nauka, i Kościół ją głosi, ale na przykład inni chrześcijanie to już mówią, że diabeł potrafi całego ducha skorumpować. I dlatego proszę zobaczyć, choćby w tym aspekcie,
jakie my mamy istotne różnice pomiędzy różnymi odłamami chrześcijaństwa.